Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Uniwersytet Warszawy. Dzisiaj jest mi niezmiernie miło powitać Państwa, dlatego że naszym prelegentem będzie mój kolega z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, dr Przemysław Deles, kustosz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Ale żeby Państwa wprowadzić w wykład niezwykle ciekawy o tytule Arystokraci, fałszywe dzieła sztuki i zaginione zabytki od wystawy starożytności do kolekcji Janusza Fischera. Kilka słów o naszym dzisiejszym prelegencie. Jest absolwentem Instytutu Historii Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem historii, członkiem redakcji rocznika Muzealnictwo, wieloletnim pracownikiem Zamku Królewskiego w Warszawie. Był kuratorem i komisarzem wystaw. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularno-naukowych. A za redakcję książki wraz z profesorem Przemysławem Rozowskim pod tytułem Joannici i ich związki z ziemiami polskimi został wyróżniony nagrodą Clio. Obecnie od 2018 roku jest kustoszem Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, zapraszam na wykład przed Państwem dr Przemysław Deles. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję, że zechcieliście Państwo przybyć do sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich na dzisiejsze spotkanie. Jest mi niezmiernie miło, tym bardziej, że przedmiot dzisiejszego wykładu jest ściśle związany z przestrzenią, w której się właśnie znajdujemy. O czym za chwilę. Dziękuję również Państwu, którzy zgromadziliście się przed monitorami i ekranami w swoich mieszkaniach. Proszę Państwa, i od razu z tytułem wstępu. Wystawa starożytności. Wystawa starożytności przedmiotów sztuki była wydarzeniem nie mającym precedensu na ziemiach polskich. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek słyszeliście o takim wydarzeniu. Widzę, że część z Państwa machała głowami i nie dziwne, dlatego że rzeczywiście jest to wystawa, o której raczej nie przeczytamy w podręcznikach historii czy podręcznikach do historii sztuki, a szkoda, dlatego że ona miała absolutnie przełomowe znaczenie dla rozwoju polskiej archeologii, polskiej historii sztuki i wystawiennictwa, ale nie tylko. Miała ona miejsce w tej przestrzeni, w której się znajdujemy, w dniach od 1 czerwca 1856 roku do 13 lutego 1857 i została zorganizowana właśnie dlaczego i po co. Proszę Państwa, to jest zdjęcie Karola Weyera, jednego z prekursorów polskiej fotografii, które przedstawia krakowskie przedmieście. Między innymi widzimy tutaj budynek, w którym się aktualnie znajdujemy. Ten pałac został wzniesiony w XVIII wieku dla bratanicy króla Stanisława Augusta, Konstancji Tyszkiewiczowej i jej męża Ludwika Tyszkiewicza i pozostawał w rękach ich potomków aż do okresu międzywojnia. W połowie XIX wieku jego właścicielami byli Aleksandra i August Potockich, o których nieco więcej powiem za chwilę. August był wnukiem Stanisława Kostki Potockiego, jednego z ojców założycieli naszego uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski został założony w 1816 roku i od już 3 lata później stał się miejscem wystawy sztuk pięknych, pierwszego wydarzenia tak zatytułowanego z pięciu, organizowanych niemalże do powstania listopadowego. A mówię o tym dlatego, że wystawy czy też salony sztuk pięknych, na których prezentowano prace studentów i profesorów uniwersytetów, były zaczątkiem
powiedziałbym, życia wystawienniczego w Warszawie. I proszę zwrócić uwagę, że one miały miejsce na terenie kampusu uniwersytetu, do którego aktualnie nasz pałac należy. Niestety powstanie listopadowe przerwało tę inicjatywę, podobnie jak przerwało egzystencję Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet został odnowiony dopiero 30 lat po powstaniu listopadowym, w wyniku, dzięki tak zwanej odwilży po wojnie krymskiej, przegranej przez Imperium Rosyjskie. Ale to, że nie istniał uniwersytet, że nie funkcjonował, nie oznaczało, że Warszawa zamarła, jeżeli chodzi o, że życie intelektualne zamarło w Warszawie. W sytuacji, kiedy nie było instytucji publicznych, instytucji naukowych i kulturalnych, ciężar organizacji życia publicznego w tym zakresie spoczął na przedstawicielach elit kupieckich, arystokracji zamieszkującej licznie w Warszawę, które to środowisko zaczęło się organizować zwłaszcza wokół dwóch resurs, czyli rodzajów klubów, resursy kupieckie i resursy obywatelskie. To jest zdjęcie przedstawiające resursę kupiecką. Jestem ciekawy, czy Państwo poznają ten budynek. To jest Pałac Blanka na Senatorskiej, obecna siedziba ambasady Belgii. I ja specjalnie wybrałem to zdjęcie, a nie współczesne, ze względu na jego autora, Karola Beyera, który, jak się Państwo zaraz przekonacie, będzie jednym z najważniejszych bohaterów dzisiejszego spotkania. Resursa kupiecka stała się miejscem, gdzie zaczęło się spotykać środowisko kolekcjonerów z terenu Królestwa Polskiego i nie tylko. Warto powiedzieć, że połowa z 40 kolekcji prywatnych, jakie powstały, funkcjonowały w połowie XIX wieku, znajdowała się tutaj, w naszym mieście. I kolekcje te stały się przedmiotem badań zakrojonych na dużą skalę, badań, które w coraz większym stopniu miały charakter sprofesjonalizowany. Połowa XIX wieku to jest okres, kiedy rozwija się gwałtownie warsztat, jeżeli chodzi o nauki humanistyczne, i to jest okres, kiedy konstytuują się takie nauki, jak wspomniane przeze mnie na początku, archeologia, historia sztuki, historia i numizmatyka również. Numizmatyka, której przedmiotem badań są medale, monety, które w XIX wieku, w mniejszym stopniu obecnie, aczkolwiek to się zmienia, były traktowane jako podstawowe źródło historyczne i źródło do badań nad przeszłością. I jednym z największych kolekcjonerów numizmatów był właśnie Karol Beyer, który posiadał środki jako wzięty fotograf. Poza tym on pochodził też z rodziny, pokądzień z rodziny minterów, wziętych mincerzy, rzemieślników. Poza tym sam był zdolnym przedsiębiorcą. W każdym razie w 1845 roku właśnie w resursie kupieckiej powstało Warszawskie Towarzystwo Numizmatyczne. Do jego członków należał między innymi Józef Zimler, którego Państwo możecie kojarzyć. Ja specjalnie umieściłem w prezentacji ten obraz, bodajże jego najsłynniejszy, żebyście Państwo mogli lepiej go zlokalizować. A pokazuję ten obraz również dlatego, żeby Państwu pokazać, że uświadomić również sobie, że obecnie, jeżeli myślimy o kimś malarz, to on jest przede wszystkim malarzem. Tak? Znaczy w tym sensie żyjemy w czasach bardzo rozwiniętej specjalizacji, profesjonalizacji. Tymczasem w okresie, o którym mówimy, można było być
wziętym profesjonalistą w bardzo wielu dziedzinach, których byśmy często nie łączyli. Przykładowo parać się sztuką, malarstwem i być na pół profesjonalnym, a w zasadzie profesjonalnym badaczem numizmatów. Józef Zimmerer jest też dlatego istotny, że to w jego głowie pojawiła się idea, żeby zorganizować w Warszawie wielką wystawę, która prezentowałaby to, co najistotniejsze w kolekcjach z Królestwa Polskiego i nie tylko. O kluczu, jaki tu zastosowano, jeszcze powiem. Zimmerer rzucił ideę, natomiast głównym organizatorem, koordynatorem działań organizatorskich był również wielki kolekcjoner Aleksander Przezdziecki, twórca jednej z ordynacji, jednej z trzech najważniejszych kolekcji ordynackich, arystokratycznych w Warszawie. Obok nich powinienem wymienić jeszcze ordynacje Krasińskich i Zamojskich, zbiory biblioteczne i muzealne tych trzech ordynacji, bo stanowiły bazę dla stworzenia trzech najważniejszych instytucji życia, prywatnych instytucji kulturalnych i naukowych w Królestwie Polskim. Bardzo istotną rolę w organizacji wystawy odegrali Aleksandra i August Potoczcy, właściciele pałacu, w którym się znajdujemy, i właściciele Wilanowa. Gdybyście mieli Państwo porównać pałac wilanowski z naszym pałacem, podejrzewam, że raczej istotniejszy dla Was byłby pałac w Wilanowie. Tymczasem w latach 40. XIX wieku Potoczcy tutaj, w tym pałacu, stanowili swoją główną rezydencję i stworzyli tu najważniejszy salon kulturalny Warszawy. Byli obydwoje wielkimi kolekcjonerami, odziedziczyli wielkie kolekcje sztuki po swoich przodkach, między innymi po Stanisławie Kostce Potockim, ale również po Anetce Steszkiewiczów Potockiej, słynnej socialité warszawskiej, ona założyła Natolin, pałac w Natolinie, to jej dzieło, która w murach rezydencji, w której się znajdujemy, zorganizowała między innymi wystawę swojej kolekcji rzeźby przywiezionej z Włoch. Także zapoczątkowała pewną tradycję ekspozycyjną tego miejsca. A mówię o tym dlatego, że Potoczcy oddali wnętrza swojej rezydencji na cele tej wystawy. Nie dość tego, mieli ogromny wkład w jej ostateczny kształt. To, co Państwo widzicie, niestety ze względu na ostre słońce słabo widać slajdy, za co bardzo przepraszam, to jest rodzaj reportażu z wielkiej wystawy powszechnej w Londynie, wielkiej wystawy przemysłu wszystkich narodów, tak brzmiała jej oficjalna nazwa, która miała miejsce w 1851 roku i która była kołem zamachowym dla całej serii wielkich wystaw organizowanych w sumie do dzisiaj. Tak, Expo to jest kontynuacja idei tych wystaw. Wystawa w Londynie miała ogromny wpływ na sztukę ekspozycyjną, wystawienniczą. Ona nadała ton temu, w jaki sposób organizowano ekspozycje muzealne, ale nie tylko. Potoczcy wzięli w niej udział i zaczerpnęli z niej nieco pomysłów. Według badaczy wystawa, o której dzisiaj rozmawiamy, powstała w dużej mierze pod wpływem tej wystawy. Potoczcy mieli największy wkład w wystawę również, jeżeli chodzi o obiekty, które na niej zaprezentowano, ale nie byli jedynymi udziałowcami czy wystawiającymi. Drugie miejsce na podium przypadło hrabiemu Wincentemu Krasińskiemu, twórcy Muzeum i Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Był to ojciec słynnego poety Zygmunta. Tutaj pokazuję Państwu kolczugę z jego zbiorów, obecnie znajdującą się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zbiory, ordynacja, w zasadzie to, co z nich przetrwało podczas wojny, zostało przekazane do tej placówki, stanowi swoistą perłę w koronie.
co ma dla nas spore znaczenie. Krasińscy Potoccy, Przeździecki nie byli jedynymi kolekcjonerami, którzy wystawiali swoje zbiory na wystawie w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich. Wielu znakomitych uczonych, również kupców, przedstawicieli środowiska naukowego, byłych również wykładowców naszego uniwersytetu, wystawiało tam swoje kolekcje, czy wybór ze swoich kolekcji. Ja tutaj specjalne miejsce zarezerwowałem dla Kazimierza Stronczyńskiego, najwybitniejszego sfragistyka, czyli specjalisty od pieczęci omawianej epoki w Polsce. Stronczyński pochodził z Piotrkowa Trybunalskiego i tam trafiła jego kolekcja. Tutaj prezentuję po prawej stronie odlew wspaniałej pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły, która stanowiła jeden z najważniejszych tego typu zabytków prezentowanych na wystawie starożytności i przedmiotów sztuki. Proszę Państwa, na wystawie pokazano około 1500 eksponatów. Przy czym wystawę otwierano dwa razy. Pierwsza odsłona, pokazywana 2 miesiące, była tak wielkim sukcesem, odwiedziło ją 2000 osób. Wydaje nam się to niewiele, ale to było naprawdę sporo. Spotkała się z ogromnym odzewem w prasie, wśród znawców. Odzew ten spowodował, że wielu kolekcjonerów postanowiło dołączyć do inicjatywy. W efekcie wystawę zamknięto na 2 miesiące i otwarto ją wczesną jesienią 1856 roku powtórnie. Przy czym wtedy powstał katalog wystawy, pierwszy katalog wystawy w Polsce, o którym jeszcze za chwilę. Zgrupowano w nim obiekty w ponad 1000 pozycji. Pochodziły one od aż 105 właścicieli z Królestwa Polskiego, ale również z pozostałych zaborów. Przy czym aż ponad 1/4 ogółu obiektów dostarczyli Potoccy. Na drugim miejscu, jak wspomniałem, był Krasiński z 125 obiektami. W wystawie towarzyszył pierwszy profesjonalny plakat wystawniczy w Polsce, przy czym był to pierwszy plakat, w którym wykorzystano fotografię. Autorem był Karol Beyer. Proszę Państwa, Beyer był bardzo blisko związany z Tyszkiewiczami, przepraszam, z Potockimi. Tutaj pocztówka, która kilka tygodni temu została wylicytowana przez jeden z antykwariatów, przedstawia ona nasz pałac po lewej stronie, a po prawej kamienicę Beyera, który Beyer wybudował w miejscu, gdzie teraz jest siedziba garnizonu, biura garnizonu warszawskiego, ogromną kamienicę w latach 60. To też pokazuje jego możliwości finansowe. Tutaj wydawnictwa towarzyszące wystawie, każde z nich było ewenementem na skalę kraju. Pierwszy katalog wystawienniczy, pierwsza publikacja naukowa towarzysząca wystawie i wykaz tymczasowy, który powstał na samym początku, przy pierwszej odsłonie wystawy, który był pierwszym rifletem, pierwszym przewodnikiem po wystawie w dziejach Polski. Teraz jest to coś absolutnie oczywistego. Przy czym planowano jeszcze bardzo tradycyjne wydawnictwo, czyli katalog rysunków obiektów prezentowanych na wystawie. Prawdopodobnie ze względu na ogrom przedsięwzięcia, na ogromną liczbę wystawców do realizacji tej inicjatywy nie doszło. Te dwa rysunki Adriana Głębockiego, akwarele, przepraszam, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, pokazujące dwa obiekty z jednej z późniejszych wystaw starożytności, dają nam wyobrażenie o tym, jak taki katalog mógł wyglądać. Proszę zwrócić uwagę, jakie to są świetne przedstawienia. Karol Beyer na tej wystawie się niejako uczył. On był prekursorem na skalę również europejską, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania fotograficzne.
Tutaj zostawiłem ze sobą dwie fotografie. Lewa fotografia pochodzi z katalogu wystawy, o której wspomniałem. Katalog ten wydano w dwóch językach, we francuskim i w polskim, w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Każdy był absolutnie indywidualnym dziełem sztuki. Raptem wczoraj koledzy z Muzeum Narodowego, w których posiadaniu znajduje się jeden taki katalog, pojechali do Wilanowa, ponieważ Muzeum Pałacu Jana III w zeszłym roku wylicytowało inny egzemplarz tego katalogu, żeby je porównać. Okazuje się, że, proszę Państwa, zdjęcia, sposób, w jaki były przycięte, różni się. Każdy z tych katalogów jest absolutnie wyjątkowy. Przy czym po prawej stronie mamy zdjęcie robocze Karola Bejera, za które jestem ogromnie wdzięczny pani Katarzynie Mączewskiej, kuratorce zbiorów ikonograficznych i fotograficznych Muzeum Narodowego w Warszawie, która bardzo mi pomogła przy okazji pracy nad zagadnieniem wystawy i która od której dowiedziałem się o istnieniu tak zwanego albumu sztucznego, w którym znajdują się fotografie robocze Bejera. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na fotografii po prawej stronie roboczej mamy trzy zbroje z kolekcji ordynacji krasińskich, a ostatecznie w wydawnictwie znalazły się tylko dwie z nich. Proszę zwrócić uwagę również na tło. Wyraźnie Bejer aranżował obiekty do tego zdjęcia, co stanowi dla nas pewien problem. Dlatego, że to nie są przedstawienia z wystawy. My do końca nie wiemy, jak wystawa wyglądała. Nie wszystkie obiekty znalazły się w katalogu wystawy. To był wybór. W związku z tym, żeby zorientować się, jakie co pokazywano na wystawie, musimy się posiłkować innymi źródłami ikonograficznymi. To jest jedno z nich. Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce. Aleksandra Przeździeckiego i Edwarda Rastawieckiego. Przeździeckiego już wspomniałem. Było to wydawnictwo, które powstało, które było wydawane, czy pierwszy tom został wydany kilka lat przed naszą wystawą, ale kolejne tomy powstawały już pod ogromnym wpływem wystawy, o której dzisiaj mówimy. I w dużej mierze dobór obiektów był skorelowany z wystawą starożytności i przedmiotów sztuki. Wzory, publikacja, o której teraz mówię, z której obiekt Państwu pokazuję, była też absolutnie prekursorskim wydawnictwem. Luksusowe, fantastycznej jakości ilustracje, papier, strona edytorska. Było to wydawnictwo, które powstało na wzór tego rodzaju publikacji z zachodniej Europy, natomiast w Polsce ono nie miało precedensu i w jakiś sposób nie znalazło naśladownictwa. Tutaj pokazuję Państwu zdjęcie relikwiarza Kruszwickiego. Czy Państwo kojarzycie ten zabytek? To jest jeden z absolutnie najważniejszych zabytków sztuki średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej w Polsce. Należy, rzekłbym, do ścisłej elity. Aktualnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Po lewej stronie mamy zdjęcie, które otrzymałem z muzeum. Po prawej mamy ilustrację ze wzorów sztuki średniowiecznej. Tutaj z kolei inne wybitne dzieło złotnictwa, jedno z najważniejszych zabytków złotnictwa średniowiecznego w Polsce, herma świętej Marii Magdaleny ze Stopnicy Fundacji Króla Kazimierza Wielkiego ze skarbca katedralnego w Kielcach. I proszę sobie porównać współczesne zdjęcie oraz ilustracje ze wzorów sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia. Ja też pokazuję te ilustracje z jednego względu, dlatego że mam wrażenie, iż przynajmniej w wypadku części ilustracji zrezygnowano z ich publikacji w katalogu, wiedząc, że ukażą się
w katalogu wystawy, ponieważ wiedziano, że się ukażą w publikacji Przeździeckiego i Rastawieckiego. Na wystawie pokazywano przede wszystkim rzemiosło. Bardzo mało pokazywano malarstwa. To może być dla nas zaskakujące, dlatego że w naszej współczesnej hierarchii no jest coś takiego, że najbardziej cenimy obrazy. Tak? Wystawy malarstwa cieszą się największą popularnością. Nie w wypadku wystawy starożytności przedmiotów sztuki tak się nie stało. Dlaczego? Wyjaśnień może być kilka. Jednym z nich jest to, że oficjalnym powodem, czy taką usprawiedliwieniem stworzenia tej wystawy była prezentacja rzemiosła krajowego na wzór wystawy w Londynie. Był to również wynik cenzury. Co mam na myśli? Proszę Państwa, powiedziałem na początku, że wystawa została zorganizowana w momencie, kiedy w Warszawie i w Królestwie nie funkcjonowały większe instytucje publiczne, kulturalne i naukowe. Brakowało muzeum historycznego, czy Muzeum Sztuk. Ta wystawa miała to niejako zastąpić tę lukę, a poza tym idea organizatorów była taka, by ona stanowiła rodzaj przygotowania do próby stworzenia takiej placówki. I tutaj wkroczyła cenzura, dlatego że na którą bardzo trzeba było uważać. Cenzura, która pilnowała tego, żeby na wystawie nie pojawiły się żadne wątki patriotyczne, czy jednoznacznie kojarzące się z państwem polskim, z jego historią, z jego instytucjami. Więc robiono to niejako po kryjomu. Pokazuję Państwu slajd, który wydawałoby się, że przeczy temu, co właśnie powiedziałem, ale tak nie jest. Obrazów na wystawie pokazano, ale dosłownie kilka. Po lewej stronie wizerunek Kazimierza Jagiellończyka opublikowany w Dziejach Polski Ilustrowanych kilkadziesiąt lat po wystawie. Obraz, który uległ zniszczeniu. Prawdopodobnie podczas II wojny światowej znajdował się w posiadaniu ordynacji przeździeckich, która została spalona. Któreś muzeum zostało spalone. Po prawej rysunek Franciszka Smuglewicza, słynnego XVIII-wiecznego polskiego malarza, jednego z najważniejszych działających na terenie naszego kraju. Tutaj nie mogę pokazać oryginału, to się nie zachował zapewne, natomiast mamy rysunek w zbiorach gabinetu Turycin Biblioteki Uniwersyteckiej. I proszę zwrócić uwagę na tematykę tych dwóch obrazów. Portret króla, i ważne wydarzenie, które było elementem próby reform struktury społecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów za Stanisława Augusta. Na wystawie pokazano, kluczem, który zastosowano, było pokazywanie owszem, dzieł rzemiosła, czy dzieł sztuki, ale jednak, które nie wprost, ale były związane z przede wszystkim z polskimi władcami i wodzami. Tutaj znowu jeden z najcenniejszych obiektów z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, a dokładnie w Muzeum Czartoryskich. Wspaniały dyptyk niemiecki, według tradycji przypisywany królowej Jadwidze, królowej, która aż po wiek XX cieszyła się ogromną popularnością w polskiej tradycji. Po prawej zdjęcie współczesne i po prawej zdjęcie z albumu Karola Bejera. Karol Bejer w swoim katalogu pokazywał przede wszystkim dzieła, obiekty prezentowane na wystawie, które w ten czy inny sposób można było powiązać z postaciami polskich władców lub wodzów. Jednym z najważniejszych
bohaterów wystawy, w tym ujęciu był król Jan III i jego żona, królowa Marysieńka. Na to wpływ miała po pierwsze gigantyczna popularność tego króla, międzynarodowa, będąca wynikiem między innymi wielkiego sukcesu powieści Jane Potter, Thaddeus of Warsaw, była to historia fikcyjnego prawnuka króla, uczestnika powstania kościuszkowskiego. A druga kwestia to ta, że jednym z najważniejszych organizatorów wystawy byli Potoccy, o czym już mówiłem. I tutaj dowód na to. Jedna z kart katalogu Beyera, na której pokazano toaletkę królowej Marysieńki, do dzisiaj pokazywaną w Muzeum w Wilanowie. Możecie ją Państwo podziwiać w sypialni królowej, którą zestawiono, nie wiedzieć czemu, z obiektami, które z sobieskimi nie mają wiele wspólnego, ale pochodzą z epoki baroku. Tak jak ten wspaniały Nautilus, którego zdjęcie współczesne również pokazuje. Król Jan III kojarzony był i jest przede wszystkim z odsieczą wiedeńską. Jak Państwo się orientują, no, przekazał znaczną część zdobyczy spod Wiednia do wielu kościołów. W Polsce wiele obiektów znalazło się na Wawelu. Na Wawelu znalazł się również wspaniały tak zwany dar sułtański, który przekazał polskiemu posłowi Stanisławowi Małachowskiemu sułtan turecki przy okazji podpisywania pokoju karłowickiego, który kończył wojnę, której najważniejszą odsłoną była odsiecz wiedeńska. Znalazł się w niej zestaw, w zasadzie filiżanka, podstawka i łyżeczka, które uważane są za jedne z arcydzieł złotnictwa ottomańskiego, a które zostały przedstawione również w katalogu Beyera. Obecnie ten zestaw znajduje się w zbiorach Muzeum na Wawelu. Na Wawelu znalazły się również pozostałe elementy ze wspaniałego daru sułtańskiego. Tutaj siodło i strzemie wykonane między innymi ze złota, a tutaj, proszę Państwa, te obiekty w albumie Karola Beyera. Może siodło, przepraszam, siodło jest inne, ale tamto, które Państwu pokazywałem, też było na wystawie pokazywane. I zestaw, zaraz pokażę zbliżenia, bereł. Proszę Państwa, na wystawie pokazywano, jak to ładnie ująć, oryginalne, prawdziwe dzieła sztuki z kolekcji wspomnianych przeze mnie w tytule Arystokratów, ale nie tylko, ale również fałszywe dzieła sztuki. Tutaj zostawiłem berła z kości słoniowej, które są falsyfikatami XIX-wiecznymi, z berłem z Akademii Zamojskiej i berłem burmistrzów jednego z małopolskich miast. I teraz zbliżenie. To jest tak jedno z bereł wykonanych z kości słoniowej we Lwowie prawdopodobnie przez rzemieślników pochodzenia żydowskiego. To berło, proszę Państwa, znajduje się obecnie w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Jest jednym z absolutnych szedewrów, pereł w kolekcji Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego? Dlatego, że to jest naprawdę znakomite dzieło sztuki. A po co tworzono te fałszywe dzieła? Odpowiedź jest dosyć prosta. Insygnia polskich królów zostały zniszczone. Po ostatnim z rozbiorów na Wawel wkroczyły wojska pruskie, które zarekwirowały skarbiec koronny wraz ze wszystkimi koronami, berłami, jabłkami królewskimi. Za czasów Napoleona, kiedy Prusy musiały zapłacić Francuzom ogromną kontrybucję, przetopiono je i wybito z nich monety. I z braku insygniów trzeba było je wykonać. Z połowy XIX wieku, w zasadzie od lat 30. pojawiały się polskie berła w całej Europie. Obecnie możemy je znaleźć w kolekcjach w Neapolu czy w Ermitażu. Jednej z pracownic Ermitażu, pani
łotomowej. Zawdzięczamy badania na temat bereł. Niestety ze względu na aktualną sytuację raczej nie doczekamy się szybkiej publikacji, zwłaszcza, że kooperowała z jedną z najwybitniejszych polskich specjalistek od biżuterii i metalu historycznego, panią Anną Saratowicz-Dudyńską, której dziękuję za konsultację i od której otrzymałem informacje na temat tych bereł. Otóż te berła były wprowadzane na rynek, sprzedawane i zamawiane do kolekcji, a następnie prezentowane jako oryginalne berła króla Stanisława Leszczyńskiego, to kurnik, króla Augusta II, to berło powyżej, czy nawet berło Franciszka I i Marii Stuart. Dlaczego? Być może był to wynik ogromnej popularności sztuk Schillera i Słowackiego. Tutaj jeszcze zbliżenie na berło Akademii Zamojskiej, które do dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum w Zamościu. Berło to było jedynym obiektem, które na wystawie pożyczyli Zamojscy, twórcy trzeciej obok Krasińskich i Przeździeckich ordynacji oraz muzeum. Prawdopodobnie nie do końca się dogadywali z organizatorami. A poniżej berło kurzelowskie, jedyne znane przynajmniej mi berło sądowe. Też zaprezentowane we wzorach sztuki średniowiecznej. Proszę Państwa, dominowały na wystawie obiekty związane z polską historią, ale jednak, tak jak wspomniałem, była to wystawa rzemiosła i jednak była to okazja, żeby zaprezentować, troszkę się popisać i też pokazać nabytki nie tylko historyczne. Po co? Po to również, żeby wprowadzić pokazać, że się jest na czasie, a poza tym ta wystawa w zamierzeniu organizatorów miała być miejscem inspiracji. Obiekty miały stanowić źródło, wzór dla tworzenia kolejnych dzieł rzemiosła i dzieł sztuki. Tutaj pokazuję zegar kominkowy, żeliwny, żeliwno-porcelanowy ze świetnej firmy Leroy Fil i kałamarz Elkingtona, Messona & Company. Dwa obiekty, które kupili potocy na wystawie w Londynie. Na wystawie prezentowano na ogromną skalę obiekty żeliwne. Ta wystawa stała się kołem zamachowym dla ogromnej popularności wyrobów z tego materiału, czego efektem są między innymi klatki żeliwne na terenie uniwersytetu, chociażby na Wydziale Archeologii, czy kamienica, konstrukcja, szkielet kamienicy Grodzkiego naprzeciwko naszego pałacu. Wystawa warszawska również była, wspomniałem o jej znaczeniu naukowym, była miejscem, gdzie zdaniem znawców po raz pierwszy prezentowano obiektów reprezentujących różne gałęzie centra wytwórczości historycznej, różne gałęzie sztuki, między innymi szkło, ceramikę, to najlepsze centra produkcji w Rzeczypospolitej, na przykład Lubaczów, do dzisiaj to są szkła, które pokazywano na wystawie, są skarbami Muzeum Narodowego, ale również była to wystawa, na której na przykład pokazano po raz pierwszy wyroby złotnicze określone jako augsburskie, czyli wykonane w Augsburgu, najważniejszym centrum rzemiosła luksusowego w XVII i XVIII-wiecznej Europy. Tutaj pokazuję tacę, paterę, którą dzisiaj możemy podziwiać na wystawie w Wilanowie, a obok puchary, które są zaginione. Być może uda się je jeszcze odnaleźć. Mówię o tym dlatego, że aktualnie przeżywamy okres renesansu zainteresowania wystawą starożytności przedmiotów sztuki. Wspomniałem o zbiorach ikonograficznych i fotograficznych Muzeum Narodowego i pani Katarzyny Mączewskiej, ale ważnym ośrodkiem badań nad wystawą jest Wilanów.
i Ośrodek Sztuki. Tutaj współpracowałem blisko z panią Janną Paprocką-Gajek, kustoszką z tego muzeum, której dziełem i jej koleżanek jest wspaniała stała wystawa Kolekcjonerstwo Potockich, otwarta w zeszłym roku w Wilanowie. Należy tu wspomnieć również doktora Piotra Jaworskiego, na którego publikację poświęconą środowisku starożytników warszawskich czekam z niecierpliwością, z którym też się konsultowałem i którego ustalenia też stanowiły dla mnie ważny, podstawowy wręcz materiał. Mówię o Piotrze Jaworskim dlatego, że jako archeologu wystawa, o której mówię, tak jak wspomniałem, była ważnym, stanowiła początek ukonstytuowania się archeologii jako odrębnej od historii sztuki nauki. Archeologia do połowy XIX wieku, do drugiej połowy XIX wieku była traktowana jako, czy inaczej, przedmioty archeologiczne były traktowane na równi z obiektami sztuki z okresów historycznymi i określano je wspólnie jednym mianem starożytności. Generalnie było to bardzo pojemne pojęcie, dlatego że wrzucano tutaj do wspólnego worka generalnie wszelkie przedmioty powstałe w przeszłości, tak mniej więcej do XVIII wieku. Tutaj bardzo nieudana ilustracja, ona w oryginale też jest kiepska, to jest figurka, która odkryta nad Narwią na Mazowszu. Ilustracja pochodzi z artykułu Bolesława Podczaszyńskiego, bardzo ważnej postaci dla rozwoju polskiej archeologii. On był twórcą Muzeum Starożytności, powiedziałbym dziecka wystawy, o której mówię, muzeum, które powstało na Uniwersytecie Warszawskim, odnowionym Uniwersytecie w latach 70. XIX wieku, który opracował do wystawy, jak wspomniałem, nie wspomniałem, ale opracował publikację naukową, przegląd starożytności wystawy i który był jednym z najważniejszych przedstawicieli naukowego środowiska warszawskiego. Przy czym tak, te posążki zaginęły, trwa spór, czy są oryginalne. Dlatego, że proszę Państwa, to też jest okres, kiedy dopiero się tworzy warsztat pozwalający na badanie obiektów z przeszłości. Warsztat historyków sztuki, archeologów, nie tylko, który pozwalał między innymi wychwycić podróbki i fałszerstwa. Mówię o tym dlatego, że ilustracja z katalogu, którą pokazuję, słabo ją widać, ale to nieistotne, tam mamy kilkaset gem, ponad 100 gem, które w większości są fałszerstwami, o czym organizatorzy wiedzieli, a i tak je pokazali. W wypadku części o tym nie wiedzieli, natomiast w większości wypadków tak, natomiast nie pokazali dlaczego, w ramach pewnej solidarności grupowej. Gemmy te wystawiła wdowa po Franciszku Potockim, bardzo ważnym kolekcjonerze polskim, i wystawiła je w celu sprzedaży. Ta wystawa była również rodzajem takich targów, tak, to była wystawa trochę łącząca ideę, jak uznamy, ze współczesnych targów sztuki chociażby. I chodziło o to, żeby jej po prostu zwyczajnie pomóc. Gemy zostały sprzedane, zniknęły, nie wiem, co się z nim dzieje, a szkoda, dlatego że te fałszerstwa, to mówiłem już przy okazji bereł, były często wybitnymi dziełami sztuki. Również jako repliki. Wspomniałem o Podbielskim, tutaj ilustracja, o Podczaszyńskim, przepraszam, tutaj ilustracja do tego, co powiedziałem, Muzeum Starożytności w Warszawie. Muzeum to było efektem zabiegów, o których mówiłem przy okazji wystawy, tak, że ono miało być rodzajem przygotowania do stworzenia stałego muzeum. Raczej myślano o czymś, o nieco większym przedsięwzięciu. Ostatecznie tym
ucieleśnieniem idei takiej placówki było Muzeum Sztuk, czyli obecne Muzeum Narodowe, ale tutaj też tak ważnym, bardzo istotnym przedsięwzięciem było Muzeum Starożytności, w którym pokazywano wiele obiektów prezentowanych wcześniej na wystawie starożytności przedmiotów sztuki. Teraz chciałbym przejść do omówienia tego, jak wystawa wyglądała. Wspomniałem o tym, że nie mamy żadnych przedstawień z ekspozycji. Wiemy, i to drogą dedukcji z Janną Poprocką-Gajek doszliśmy do tego, że wystawa musiała być prezentowana w sali bilardowej, która znajduje się za Państwem, i w sali jadalnej, którą teraz zajmuje nasza stała ekspozycja. Być może w ramach drugiej odsłony obiekty pokazywano również tutaj. Jak je ustawiono? Zapewne w podobny sposób jak na wystawie w Londynie. Podesty, na podestach obiekty, część z obiektów tkaniny, drobniejsze przedmioty w gablotach, takich jak ta po Państwa lewej stronie. Takie gabloty znalazły się, widzimy na zdjęciach z innych muzeum, z muzeów z drugiej połowy XIX wieku, również w Polsce i z początku XX. Wyobrażenie o tym, jak prezentowano obiekty, daje nam również katalog do wystawy starożytności, która odbyła się w Krakowie półtora roku po wydarzeniu warszawskim. Do krakowskiego wydarzenia publikację, katalog zrobił Karol Bejer i tam już pokazał zdjęcia z wystawy. Też prawdopodobnie, tak jak mówiłem, on się uczył, on cały czas rozwijał swój warsztat. I wystawa krakowska też, ta odsłona krakowska daje nam wyobrażenie o tym, jak mogło to wyglądać w Warszawie, zwłaszcza, że w opisach, jak to nazwałem, riflecie po wystawie, znajdujemy opisy następujące, że pod ścianami ustawiono stoły, na stołach stałe obiekty takie jak ceramika, szkło, znaczy szerzej rzemiosło. Na ścianach wieszano między innymi obrazy, o których wspomniałem, czy tak jak na wystawie krakowskiej elementy zbroi. Nie było raczej gablot, które widzimy już w Krakowie. Tutaj absolutny wstęp, próbka, taki wstęp do rekonstrukcji układu ekspozycji na wystawie. Tutaj ze względu na szczupłość miejsca mogłem tylko zaprezentować kilka wybranych obiektów. Pomieszczenie na środku zdjęcia to jest dzisiejsza sala, to jest sala bilardowa, w której na stoliku pokazywano między innymi sztukę chińską, która nie znalazła się w katalogu. Tam nie ma prawie obiektów orientalnych, praktycznie obiektów dalekowschodnich. Na kolejnym stole archeologia wczesno-średniowieczna i odlew drzwi gnieźnieńskich. To też ciekawe, że Bejer, który był w posiadaniu kopii odlewu drzwi gnieźnieńskich, wykonał gadżet, które sprzedawano, niedużą, pomniejszenie drzwi gnieźnieńskich, rodzaj suweniru sprzedawanego na wystawie, też jedne z pierwszych mi obecnie znanych. A w oknie witraż przedstawiający Madonnę Jacka Odrowąża i świętą Adelaidę, który potem trafił, wykonany na wystawę, który potem trafił do kościoła świętego Michała Archanioła na Mokotowie, został zniszczony podczas bombardowania w 1939 roku. Teraz w sali jadalnej, gdzie prezentowana była wystawa starożytności przedmiotów sztuki, znajduje się nasza ekspozycja. My w swojej działalności staramy się nawiązywać do aktywności środowiska Towarzystwa Numizmatycznego Warszawskiego, środowiska, które było związane z pierwszym Królewskim Uniwersytetem Warszawskim, które działało w okresie, kiedy uniwersytetu nie było na terenie dzisiejszego kampusu głównego. To było środowisko chociażby dyrektora gabinetów naukowych,
które pozostały po uniwersytecie, czy biblioteka, której szefem był wspomniany przeze mnie Bolesław Podczaszyński. Było to środowisko, które kontynuowało tradycje okresu Królestwa Kongresowego, czy nawet wcześniejsze oświeceniowe, i które potem organizowało Szkołę Głównowarszawską, które organizowało takie placówki jak późniejsze Muzeum Sztuki. Wystawa starożytności odcisnęła naprawdę duże piętno nie tylko na tym środowisku, ale weszła również w obieg. Tutaj strona tytułowa Kuriera Świątecznego z 1866 roku z karykaturą przedstawiającą wystawę, jedną z wystaw starożytności. Wystawa ta też stała się kołem zamachowym, czy obok wzorów sztuki średniowiecznej, jednym z najważniejszych elementów budowania pewnego kanonu ikonograficznego mówiącego o polskiej przeszłości. Jego bardzo ważnymi aktorami, twórcami byli potoccy. Co widać na wystawie kolekcjonerstwo potockich, oni między innymi zamawiali u Mintera, wuja Karola Bejera, zamówili poczet, inspirowali powstanie i zamówili cały zestaw pocztu wielkich Polaków, pocztu królów polskich, zamawiali odlewy nagrobków królewskich na Wawelu i też przez odpowiedni dobór obiektów w Muzeum Wilanowskich wpływali na narrację, na sposób mówienia o przeszłości polskiej. Warto zauważyć, że tuż po wystawie starożytności przedmiotów sztuki otworzyli szerzej Muzeum Wilanowskie dla publiczności. Wcześniej to wejście było dosyć limitowane. Tutaj ja pokazuję zdjęcia, fragmenty katalogu Bejera z wystawy starożytności i przedmiotów sztuki zestawione z Encyklopedią Staropolską z 1902 roku, Encyklopedią Staropolską, która do dzisiaj jest nieocenionym źródłem do historii rzemiosła polskiego. Też znajdują się w niej przedstawienia szeregu obiektów, które już nie istnieją. I znalazły się w niej również obiekty prezentowane na wystawie starożytności przedmiotów sztuki. Na przykład pieczęć gildii cechu złotników warszawskich, czy nadzia, który tu pokazuje, którym miano zaatakować, który należał, przepraszam, do Jana Kazimierza, od którego, przypomnę, nazwę wziął nasz Kazimierz, Pałac Kazimierzowski. W tej encyklopedii znalazło się berło burmistrzów kurzelowskich, tak naprawdę sędziów, które wcześniej pokazywałem. Proszę Państwa, tutaj zniknął podpis, nie szkodzi. Do dzisiaj w muzeach, najważniejszych muzeach w kraju, nie tylko się znajdują, ale zajmują poczesne miejsce na ekspozycji obiekty związane, pokazywane na wystawie starożytności i przedmiotów sztuki. Wystawy, która myślę, że wypromowała wiele z tych obiektów. Spowodowała, że one weszły do kanonu, który należy pokazywać. Wspominałem o szkle, ceramice, również metalu, powinienem wspomnieć historycznym, które są pokazywane w Wilanowie i tu wiele innych gałęzi rzemiosła mógłbym wspomnieć. To jest absolutna, nie najwyższa półka europejska. Tutaj natomiast pokazuję, ponieważ mówię o Janie Kazimierzu, płytę żeliwną z inicjałami króla, która znajduje się w gabinecie marmurowym na Zamku Królewskim w Warszawie, jednym z najważniejszych, najbardziej reprezentacyjnych wnętrz królewskiej rezydencji. Trzy takie płyty były pokazywane na wystawie. Prawdopodobnie w gabinecie bilardowym. W zeszłym tygodniu, nie w tym tygodniu w sumie, zamknięto trzecią odsłonę gabinetu fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Kuratorką tej odsłony była wspomniana przeze mnie Katarzyna Mączawska, która pokazała podczas niej zdjęcia z wystaw powszechnych i krajowych. I zaprezentowała również, tu zwracam uwagę na zdjęcie po lewej stronie, dwa albumy Beyera znajdujące się w posiadaniu Muzeum Narodowego z wystaw krakowskiej i warszawskiej. Ale pokazała również zdjęcia wykonane przez Beyera w jego pracowni, zdjęcia, które stały się podstawą do ostatecznie opublikowanych wizerunków części zabytków prezentowanych na wystawie. To zdjęcie po prawej stronie. I wystawa wspomniana już przeze mnie, kolekcjonerstwo Potockich, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, do której zwiedzenia Państwa serdecznie zapraszam. Koleżanki z Ośrodka Sztuki w Pałacu pracują nad identyfikacją obiektów, które znalazły się na wystawie. Udało im się spośród 288 zidentyfikować ponad 123 obiekty. I znaczna ich część jest pokazywana na ekspozycji pałacu, a część znalazła swoje miejsce na stałej prezentacji poświęconej wystawie starożytności przedmiotów sztuki. Państwu podziękuję za uwagę, zapraszając na naszą wystawę, o której wspomniałem w tytule wykładu, czyli na wystawę kolekcji Janusza Fischera, która jest prezentowana w sali narożnej. Przy której organizacji poniekąd nam przyświecała idea bliska organizatorom wystawy starożytności przedmiotów sztuki. Pokazujemy na niej obiekty jednego z najznakomitszych kolekcjonerów związanych z naszą placówką, doktora Janusza Fischera, który tworzył ją, ja widzę tu pewien wspólny mianownik, w taki sposób jak tworzymy wystawę starożytności przedmiotów sztuki. Mamy tam obiekty związane z władcami Polski, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, z wybitnymi osobistościami i serdecznie chciałbym niniejszym Państwa zaprosić na tę wystawę. Nasze muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku, od 10 do 16. Mam nadzieję, że tam się jeszcze zobaczymy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. Uwagi, wątpliwości. Od razu zastrzegam, że z powodu szczupłości czasu mogłem tylko zamarkować pewne zagadnienia związane z wystawą, więc zapraszam do zadawania pytań. Zachęcam również Państwa do lektury studiów wilanowskich, w których opublikowano szereg artykułów poświęconych wystawie i różnym zagadnieniom wokół niej. Tak, proszę. Bo przygotowujesz wystawę, tak, o tej wystawie starożytności. Zdradź nam choć jeden smaczek, który tam będzie. Przynajmniej jeden smaczek. Oj, zadałaś mi ćwieka, ale już. Tak, będą, proszę Państwa, smaczki. Dlatego, że w ramach wystawy pokażemy obiekty, o których właściciele nie mieli świadomości, że one były pokazywane na tej wystawie. Też pokażemy obiekty, o których nawet badacze nie wiedzieli, że były tu prezentowane, a one należą często do najcenniejszych zabytków w wielu czołowych polskich kolekcjach. Zapraszam. Proszę Państwa, czy mamy jeszcze pytania? Tak, Panie Rektorze. Klienta ocenia wielkość strat poniesionych z obiektów starożytnych w czasie I i II wojny światowej. Czy się udało przechować większość tych
bardzo ważny zabytków. Czy kolekcja Winianowska była zrujnowana, zdewastowana, czy się uratowała? Panie rektorze, trwają badania na ten temat i rzeczywiście Wilanów jest tu najbardziej zaawansowany. Doktor Joanna Paprocka-Gajek, którą wspomniałem, prowadziła badania i zidentyfikowała również, posiłkując się katalogiem Karola Bejera, szereg strat. Opublikowała je w artykule o wystawie w studiach wilanowskich. Jak powiedziałem, udało się zidentyfikować w kolekcji wilanowskiej niewiele mniej niż połowę obiektów, które potocy wypożyczyli na wystawę. Przynajmniej część z nich to są straty wojenne. Pałac w Wilanowie został zrabowany przez Niemców. Cały czas trwają prace, wysiłki zmierzające do tego, żeby zidentyfikować rabunki w ramach chociażby projektów Ministerstwa Kultury i Edukacji Narodowej. Ale odpowiadając na pańskie pytanie, to są absolutne szacunki. Wygląda to lepiej niż myślałem. Z tych zidentyfikowanych to jest jakaś 1/4, ale to jest naprawdę patykiem na wodzie pisane. Od razu dodam, że właśnie Muzeum Narodowe Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne odgrywają ogromną rolę w identyfikacji strat polskich. I między innymi właśnie katalogi Bejera i zdjęcia wykonane przez Bejera, zdjęcia wykonane również przez innych fotografików na wystawach starożytności, dlatego że tego nie powiedziałem, ale wystawa warszawska była takim ogromnym sukcesem, że za nią poszły dwie wystawy tu w Warszawie, dwie wystawy w Krakowie, wystawy w Lublinie, we Lwowie, w Kołomyi, nawet w Kołomyi. Fotografie zrobione przy okazji tych wystaw też grają ważną rolę przy identyfikacji strat. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pańskie pytanie, panie profesorze. Muzeum Czartoryskich zachowało się w całości, czy przyglądało się wystawie starożytności, czy straty? Tak, w Muzeum Czartoryskich znajduje się wiele obiektów, które były pokazywane na wystawie warszawskiej. Część z nich pokazywałem. Część z tych obiektów, które podpisałem Muzeum Narodowe, było kilka, pochodzi od Czartoryskich właśnie. Aczkolwiek to nie były... To były późniejsze nabytki Czartoryskich. Co mam na myśli? Na tej wystawie pokazywano jednak głównie obiekty z kolekcji z Królestwa Polskiego i z zaboru rosyjskiego. Ja wspomniałem, że były również pokazywane pewne obiekty z pozostałych zaborów, ale ich było niedużo. Właśnie dlatego zorganizowano wystawę w Krakowie, żeby można było tam pokazać obiekty z Galicji, również z Galicji. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to serdecznie Państwu dziękujemy. Zapraszamy za miesiąc na wykład doktora Piotra Kubińskiego z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalisty od gier komputerowych jako przestrzeni kultury. Zapraszam Państwa serdecznie. Zapraszamy razem. I do zobaczenia.